Dzień dobry. Nazywam się Martyna Worpińska i witam Państwa na kolejnym webinarium odbywającym się w ramach 12 miesięcy tematycznych z portalem labib.pl. Luty jest poświęcony tematowi marki biblioteki. I to jest nasze pierwsze webinarium związane z tym tematem. Naszą ekspertką jest dzisiaj Natalia Gromow, dyrektorka biblioteki w Gdyni, członkini Stowarzyszenia Labib. I osoba, dzień dobry, od wielu lat zajmująca się marketingiem biblioteki i również pokazująca innym, jak to można najlepiej robić. Natalia, za chwilę cię poproszę o to, żebyś się sama przedstawiła. Ja teraz tylko przypomnę szybko, jak będzie wyglądało nasze dzisiejsze webinarium. Za chwilę przekażę głos Natalii i poproszę, żeby zaprezentowała to, co ma Państwu do pokazania. Państwa poproszę o aktywność na czacie. Będziemy w trakcie webinarium zapraszać Państwa do różnych aktywności, ale na czacie można być aktywnym cały czas. Jeżeli będą mieli jakiekolwiek pytania, to proszę o ich zapisywanie na czacie. Ja je będę zbierała i na sam koniec je odczytam. Natalia, przekazuję Ci w takim razie pałeczkę. Dzień dobry, bardzo jest mi miło być tutaj po tej stronie komputera z Wami i prowadzić to pierwsze webinarium poświęcone marce biblioteki. Tak jak Martyna powiedziała, jestem dyrektorką Biblioteki Gdynia, Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdyni, ale wcześniej przez długi okres czasu pracowałam w Wojewódzkiej Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gdańsku, gdzie zajmowałam się właśnie marketingiem i byłam również rzecznikiem tej biblioteki, więc to doświadczenie z marką biblioteki mam całkiem spore i wydaje mi się, że mogę Wam coś ciekawego na ten temat dzisiaj opowiedzieć. Jestem również członkinią Stowarzyszenia Labib, stowarzyszenia, którego celem jest, które wyrosło z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i którego celem jest właśnie poszerzanie horyzontów nas wszystkich pracujących w bibliotece. Dzisiaj będę, widzę tutaj na czasie kilka osób znajomych, bardzo się cieszę, mam nadzieję, że będziecie mnie wspomagać, bo się oczywiście trochę denerwuję, chociaż już raz miałam okazję prowadzić webinarium, natomiast no, jest to takie dość dziwne uczucie, mówienie do komputera, a nie widzenie osób, które przed tym komputerem siedzą. To, co dzisiaj chciałabym powiedzieć, to jest trochę na temat marki biblioteki. Nie będę mówiła o działaniach marketingowych, nie będę mówiła o żadnych konkretnych rozwiązaniach, które możemy stosować, czyli o tym, jak zastosować logo, jak robić fajne materiały graficzne. Chciałabym jakby wrócić do korzeni, ponieważ my w bibliotekach już od bardzo długiego czasu właśnie zajmujemy się marketingiem bibliotecznym. Chyba już nie ma w zasadzie takiej biblioteki, która w jakimkolwiek zakresie nie prowadziłaby tych działań marketingowych, ponieważ no, jesteśmy instytucjami, które muszą, tak jak każda inna organizacja, walczyć o swojego klienta. Muszą zachęcać czytelników do tego, żeby do nas, musimy zachęcać czytelników do tego, żeby do nas przychodzili. Musimy zdobywać nowych użytkowników, musimy funkcjonować w środowisku, też tak jak w prawdziwym biznesie, walczyć o pieniądze, więc ten marketing jest przez wszystkie biblioteki na pewno prowadzony w większym bądź mniejszym stopniu. Natomiast ja chciałabym dzisiaj porozmawiać o tym, co jest taką rzeczą podstawową, czyli o samej marce biblioteki, biblioteki ogólnie, ale też markach waszych poszczególnych bibliotek i marce mojej biblioteki. Na początek chciałabym Wam pokazać dwie definicje marki. Jedna to jest taka bardzo, bardzo klasyczna definicja. Zaraz tu spróbuję wziąć sobie kursor. To chyba było to. Nie wiem, czy widzicie, przepraszam bardzo, ten nie widzicie, wskaźnik. O, dobra. Czyli ta definicja marki, która jest bardzo, bardzo klasyczna, zresztą napisana przez guru marketingu pana Kotlera, że marka jest kombinacją bardzo różnorodnych elementów, dzięki której nasi użytkownicy mają, nasi odbiorcy, nasi klienci mają rozpoznawać towary i usługi, które im oferujemy, a także mają nas odróżniać od konkurencji. Ważne jest też to, że dobrze określona marka
bardzo nam pomaga to, że mamy tą wizję marki, bardzo nam to pomaga w realizacji wszelkiego rodzaju usług i jest takim motorem napędowym każdej organizacji. Jest to definicja bardzo, bardzo marketingowa, natomiast ja chciałabym Wam pokazać jeszcze jedną definicję, która jest bliższa mi, jeśli chodzi o markę. To znaczy, że tak naprawdę marka to nie jest ani logo, to nie są te obietnice, które składamy naszym użytkownikom, to nie są produkty, które, czy usługi, które biblioteka świadczy, to nie jest to, jak nas widzą, ale tak naprawdę według mnie i według pana Neumayera, współtwórcy takich marek jak Apple czy Google, marka to jest po prostu nasza reputacja. Czyli to, w jaki sposób ktoś lub coś, znaczy jest to opinia, jaką ktoś lub coś ma wśród, ma o nas i myśli o działalności naszej biblioteki. I uważam, że to jest dużo, dużo bliższe pojęcie marki niż dla biblioteki jako instytucji kultury, niż to, chociaż ono jest również oczywiście bardzo ważne, niż to klasyczne pojęcie marki, które mówi nam o pewnych składnikach, które tę markę budują. Na pewno w waszych miastach, w waszych miejscowościach są różne instytucje kultury, które mają swoje marki. Ja sobie wybrałam takie trzy marki kultury, które funkcjonują w Trójmieście. Jest to na pewno Teatr Muzyczny w Gdyni, jest to Muzeum Emigracji, jest to Europejskie Centrum Solidarności. I na przykładzie tych właśnie marek chciałabym Wam pokazać, o co mi chodzi z tą reputacją. Każdy mieszkaniec Trójmiasta, ale myślę, że też częściowo ludzie, którzy są spoza Trójmiasta, mogą znać te instytucje kultury, które są prawdziwymi markami kultury tutaj w naszej okolicy. I myśląc, każdy mieszkaniec Trójmiasta, myśląc o teatrze muzycznym, ma o tym teatrze wyrobioną swoją opinię. Jest to zazwyczaj opinia bardzo dobra, jest to opinia mówiąca o tym, że spektakle w teatrze muzycznym zawsze są świetne, że mają wspaniałą scenografię, że warto chodzić do teatru muzycznego, ponieważ on zapewnia rozrywkę na bardzo dużym poziomie. Muzeum Emigracji jest odczytywane jako instytucja bardzo innowacyjna, poruszająca ważne tematy i też warta tego, żeby ją odwiedzić. No, Europejskim Centrum Solidarności, myślę, że tutaj jest, ta opinia również jest bardzo dobra. Czasem są te opinie oczywiście, bo tak szczerze mówiąc, to tych opinii może być tyle samo, ile jest naszych odbiorców. Każdy może mieć inną opinię. Czasem są to opinie sprzeczne, ale chodzi o to, że myśląc o takiej instytucji, jak na przykład właśnie Muzeum Emigracji czy Europejskie Centrum Solidarności, my od razu potrafimy sobie wyobrazić, nawet nie będąc w tej instytucji, znaczy mamy jakąś opinię na temat tej instytucji, nawet wcześniej jej nie odwiedzając. I to właśnie świadczy o marce, którą mają te instytucje, o tym, jakie to są instytucje kultury. To jest, przepraszam, bo mi się tutaj przesunęło, zaraz opanuję to wszystko. Chciałabym, żebyśmy się zastanowili, po co nam właściwie jest taka marka? Po co nam jest to, ta baza, którą powinniśmy potem rozbudowywać i promować wśród naszych użytkowników, a także wśród innych osób? Dobra marka, czyli silna marka, pomaga identyfikować wszelkiego rodzaju działania z naszą instytucją, te, które prowadzimy. Jesteście z różnych bibliotek, tak jak Państwo, tak jak widzą na czacie, z bibliotek mniejszych i większych. Biblioteki większe, które są tak naprawdę w siecią biblioteczną funkcjonującą w jakimś mieście, często mają ten problem, że działania poszczególnych filii nie identyfikowane są z biblioteką, tak? No, tak, biblioteka w Gdyni ma 20 filii, czyli jest to 20 odrębnych bibliotek, które funkcjonują w sieci, natomiast wszystkie tworzymy jedną wielką instytucję i silna marka pomaga nam identyfikować te wszystkie działania, które są prowadzone przez poszczególne biblioteki, poprzez poszczególne filie, właśnie z czymś, co nazywamy Biblioteką Gdynia i tym sposobem
powoduje, że zwiększa się nasz potencjał oddziaływania, bo jeżeli robi świetne zajęcia Biblioteka Oksywie, to te zajęcia są również identyfikowane z całością Biblioteki Gdynia. Jeżeli prowadzimy akcję pod tytułem Przystań książka na plaży, to ta Przystań książka na plaży jest produktem Biblioteki Gdynia i to, że ta Przystań książka jest fajną akcją, którą bardzo chętnie odwiedzają i mieszkańcy, i turyści, to daje jakby moc wszystkim działaniom pozostałych chwili, które działają na terenie naszego miasta. Więc na pewno ta silna marka identyfikuje działania z instytucją. Oczywiście też ułatwia zdobywanie nowych odbiorców, partnerów i sponsorów. Łatwiej jest, tutaj też mogę się posłużyć, będę się posługiwać przede wszystkim przykładami z mojej pracy, ponieważ no jest to jakby mi najbliższy i tutaj no mam największe możliwości, żeby powiedzieć, jak to wygląda. Łatwiej jest zaprosić czytelników do biblioteki, która jest już rozpoznawana wśród innych odbiorców. Łatwiej jest też zaprosić czytelników poprzez innych czytelników. Czyli jeżeli ktoś widzi dobrą markę biblioteki, łatwiej poleci ją swojemu sąsiadowi i powie, że idź do biblioteki, ponieważ tam są fajne zajęcia. Ostatnio miałam taką sytuację, że robiliśmy na balu urodzinowym Gdyni, który jest corocznie organizowany dla wszystkich chętnych dzieci z Gdyni. Mieliśmy tam swoją strefę biblioteczną, która bal był o wikingach, więc strefa biblioteczna była przystanią po prostu książka zimą, czyli plażą zimą i przychodziło tam naprawdę mnóstwo osób, które nie korzystają z bibliotek, ponieważ to jest, tam przychodzi około 4000 dzieci na to wydarzenie, przepraszam, 2000 dzieci, każdy przynajmniej z jednym opiekunem, więc tych osób było naprawdę bardzo dużo, więc część z nich z pewnością nie korzystała z naszej biblioteki, ale było to fajne, dlatego że część osób, która korzystała z naszej biblioteki, mówiła, patrzcie, to jest nasza biblioteka, ona robi takie zajęcia i takie same zajęcia odbywają się w naszych filiach. Więc naprawdę ta silna marka, to, że było widać, że jesteśmy tą Biblioteką Gdynia w takim miejscu, pozwala nam na zdobywanie nowych odbiorców, partnerów i też oczywiście sponsorów, bo dużo łatwiej jest rozmawiać, przedstawiać swoje projekty w momencie, kiedy sponsor wie, o czym mówimy, tak? Wie, jaką firmę reprezentujemy. Również bardzo ważne jest to, że ta właśnie dobra marka, ta marka, którą znamy, którą potrafimy sobie jakby ułożyć i wyobrazić, nasza marka biblioteki, może nam bardzo uporządkować działania marketingowe i promocyjne. To jest kwestia strategii. Jeżeli mamy określoną wizję naszej marki, łatwiej jest nam podporządkować działania, także nie są one chaotyczne, nie rozdrabniamy się, nie robimy rzeczy przypadkowych, tylko działamy według planu i budujemy tę naszą po prostu markę. Niezwykle ważne jest to, że silna marka pomaga w rozmowach z organizatorami i jest naprawdę solidną podstawą działań rzeczniczych. Ja zawsze zachęcam biblioteki do tego, żeby prowadzić działania rzecznicze, żeby angażować naszych czytelników w te działania i łatwiej jest, tak jak ze wszystkim, prowadzić takie rozmowy. Jesteśmy wtedy naprawdę silnym partnerem do rozmów. I co jest również ważne, dobra marka biblioteki przyciąga dobrych pracowników. Wszyscy chcemy pracować w fajnych miejscach pracy. Wszyscy borykamy się oczywiście z tym, że mamy problemy finansowe, że płace w bibliotekach są takie, jakie są i tutaj nie jesteśmy zbyt wiele w stanie zrobić. Natomiast jest to wartość dodana. Ta silna, fajna marka biblioteki przyciąga dobrych pracowników i tym samym powoduje, że ten zespół pracowniczy buduje się coraz fajniejszy i jest coraz lepszy. To chciałam powiedzieć Wam na wstępie, natomiast teraz chciałabym, żebyście, zanim przejdziemy do dalszych slajdów, chciałabym, żebyście krótko zastanowili się nad tym, z czym kojarzy się Wam biblioteka i wypełnili tą ankietę, która teraz pojawiła się na ekranie.
To ja teraz wkraczam ponownie i zapraszam Państwa, tak samo jak Natalia, do wypełnienia krótkiej ankiety. Pytanie brzmi, z czym kojarzy się biblioteka? I można zaznaczyć trzy odpowiedzi. I te odpowiedzi to brzmią: otwartość, przyjazna atmosfera, dostęp do wiedzy, wolność wyboru, cisza, dostępność, mili ludzie, puste przestrzenie, zimno, ciepło, spokój, lęk, miejsce dla dzieci, niemiła obsługa, coś starego, powaga, spotkania, samotność. Można zaznaczyć kilka odpowiedzi, tak naprawdę to dowolną liczbę, więc czekamy teraz na Państwa odpowiedzi i podglądamy, ile osób już ich udzieliło. W tej chwili odpowiadają Państwo, wybierają to, co, z czym się Państwu kojarzy biblioteka. Już prawie połowa naszych uczestników, a jest nas prawie 60 osób, udzieliła odpowiedzi na pytania. Jeszcze dajemy sobie chwilę na te osoby, które jeszcze się zastanawiają. W międzyczasie na czacie pojawiły się też pytania. Te pytania notuję i tak jak wspomniałam wcześniej, zadam je na głos na sam koniec. Czekamy jeszcze na Państwa odpowiedzi. Już prawie 60% uczestników odpowiedziało na pytanie, z czym kojarzy się biblioteka. Można zaznaczyć trzy odpowiedzi, a nie dowolną liczbę, tak jak wcześniej wspomniałam, więc jakby zaznaczamy trzy odpowiedzi. I powoli kończymy naszą ankietę. Ja za chwilę odliczę do pięciu, od pięciu do zera i jak wypowiem słowo zero, to będzie oznaczało, że ankietę kończymy. Więc ci z Państwa, którzy jeszcze nie odpowiedzieli na pytania, mają jeszcze chwilę szansy. Zaczynam liczyć. Pięć, cztery, trzy, dwa. Ostatnia szansa na udzielenie odpowiedzi. Jeden i zero. Kończymy ankietę, a ja zaraz Państwu pokażę wyniki. Widać już wyniki. Ciebie, Natalio, w takim razie poproszę o komentarz do nich. Dobrze, to ja już włączę głos i przebijam sobie tak, żeby je widzieć. Więc tak. Tak jak widzę, większość z Państwa twierdzi, że biblioteka to dostęp do wiedzy, to znaczy chyba to jest najwięcej, tak jak mogę tutaj na bieżąco to zobaczyć. 54% z Was mówi, że biblioteka kojarzy się z dostępem do wiedzy. Cieszę się, że nikomu nie kojarzy się z pustymi przestrzeniami, ani z lękiem, chociaż ani z samotnością, więc to też już jakby pokazuje, jakie mamy wyobrażenie tej biblioteki. Jesteśmy otwarci, 32%, 41% z Was twierdzi, że biblioteka kojarzy się z przyjazną atmosferą. Jest też trochę osób, z którym kojarzy się z ciszą, ale są też mili ludzie, więc to były takie dość... Możemy przejść, Martyno, jakbym mogła prosić do prezentacji. To były takie dość przypadkowe w sumie określenia, które ja tutaj wypisałam w tej ankiecie, bo chciałam tylko Wam pokazać, że jest nas 59 osób i wszyscy jesteśmy, jak sądzę, związani z bibliotekami, więc tutaj te skojarzenia mamy takie bardzo pozytywne, ale gdybyśmy zapytali osoby, które niekoniecznie są związane z bibliotekami albo na przykład nie korzystają z bibliotek bądź z nich nie korzystają, te skojarzenia mogłyby być bardzo różne. Po co to zrobiłam? Po to, że ponieważ chciałam Wam powiedzieć i uświadomić, że budowanie marki, czyli budowanie marki biblioteki również powinno zacząć się od tego, że powinniśmy sami sobie określić, z czym nam się ta nasza marka kojarzy. To jest jakby pierwszy etap, chociaż końcem jest oczywiście ta opinia, czyli rezultat tych wszystkich naszych działań i opinia, którą mają o nas nasi czytelnicy i nasi użytkownicy, to jednak ten początek to zawsze jest to, że my powinniśmy sami zastanowić się, z czym kojarzy nam się biblioteka. W 2010 i 2011 roku w ramach Programu Rozwoju Bibliotek Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego robiła badania dotyczące wizerunku bibliotek i tam, zobaczcie, to było w sumie 10 lat temu, ale tam
też pojawiała się na drugim miejscu wiedza, nauka, informacja, kultura i zdobywanie wiedzy jako skojarzenie z biblioteką. Na pierwszym miejscu była oczywiście książka. Myśmy chyba nie mieli tutaj w tej ankiecie w ogóle takiej możliwości, żeby zaznaczyć książkę, tak mi się wydaje, ale zaznaczyli, najwięcej z Was zaznaczyło właśnie tą kategorię związaną z wiedzą. Natomiast była to ankieta, która była robiona wśród użytkowników i wśród nieużytkowników bibliotek. Jest dostęp do tego raportu na stronie biblioteki.org. Raport robił pan Hubert Borowski. Raport nazywał się, raport to był Wizerunek i użytkowanie bibliotek publicznych. I tak też nazywało się to badanie. Natomiast szukając różnego rodzaju informacji na temat tego właśnie, jakie cechy według naszych użytkowników ma biblioteka, znalazłam też takie badanie dotyczące współczesnego oblicza polskiej kultury dziecięcej, gdzie rodzicom zadano pytanie, jakie skojarzenia mają ze słowem biblioteka. I tutaj oczywiście najczęściej, jak zwykle, pojawiały się książka, wypożyczanie, czytelnia, ale nie tylko, bo były wspomniane miłe bibliotekarki, kolorowe meble, ale były też takie skojarzenia, jak na przykład obraz rzadko odwiedzanego miejsca z książkami obłożonymi szarym papierem. I to też pokazuje, że jakby te mamy ten nasz, naszą wizję biblioteki, nasz wizerunek, który kreujemy, który po prostu mamy swój własny na temat naszej instytucji, czyli to, jak sobie sami wyobrażamy tę bibliotekę, chodząc do niej codziennie, chociażby dlatego, że w niej pracujemy. Mamy wizerunek biblioteki, który mają nasi użytkownicy, którzy nas odwiedzają i widzą zmiany, które zachodzą w bibliotekach, widzą, że jakby tego szarego papieru nie ma, ale ciągle gdzieś tam jeszcze jest i to całkiem spory odsetek naszego społeczeństwa, który do bibliotek nie chodzi i niestety ten wizerunek biblioteki ma taki, jakiego chcielibyśmy się najprawdopodobniej wszyscy pozbyć. I dlatego też w zmianie tego wizerunku bardzo pomaga nam budowanie silnej, mocnej marki biblioteki. Ale żeby zacząć ją budować, musimy najpierw określić sobie, z jakimi wartościami, z jakimi określeniami nam, ludziom, którzy tę markę będą budować, kojarzy się biblioteka. Dlatego chciałabym dzisiaj opowiedzieć Wam trochę na temat właśnie fundamentów marki i tego, w jaki sposób tę markę biblioteczną, tak jak każdą inną, powinniśmy zacząć budować. Przede wszystkim powinniśmy zastanowić się nad tym, kim jest nasz użytkownik? Jest to pierwsze pytanie, które powinniśmy sobie zadać, budując markę, po tym jak już oczywiście określimy sobie najlepiej w zespole bibliotecznym to, z jakimi wartościami według nas ta marka będzie się wiązała. Kim jest nasz użytkownik? I tutaj oczywiście jest mnóstwo, widzę, że Martyna już wkleiła ten link do raportu i bardzo, bardzo się cieszę, bo ja go sobie nie zapisałam, więc nie mogłabym tego zrobić, warte jest przeczytania, ale wracając do użytkownika, jest oczywiście mnóstwo miejsc, gdzie możemy zdobyć informacje na temat naszych użytkowników. To są przede wszystkim nasze dane statystyczne, bo tam dość dokładnie w dziennikach mamy opisane, kto korzysta z biblioteki, dokładnie znamy grupy wiekowe osób, które korzystają. Natomiast suche dane statystyczne to jest nie wszystko. Teraz jest inne bardzo dobre narzędzie, które jest ogólnie dostępne dla bibliotek. W analizie funkcjonowania bibliotek prowadzonej przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich mamy badanie satysfakcji użytkownika biblioteki, które też bardzo polecam, bo ono może nam również wiele powiedzieć na temat tego, na temat naszego użytkownika oraz tego, jakie ma w stosunku do nas oczekiwania. Polecam również
robienie różnych innych badań związanych z użytkownikami, przeprowadzanie ankiet, przeprowadzanie chociażby takich prostych ocen naszych usług, bo dzięki temu, że zbierzemy dużo informacji, możemy potem sobie określić tak zwane persony, czyli możemy już przy budowaniu samej marki, przy opracowywaniu jej strategii, wyobrazić sobie naszych użytkowników nie jako masę osób, które odwiedzają biblioteki, ale jako typowych, jak ja to mówię, typową Anię i typowego Krystiana, którzy po prostu korzystają z usług biblioteki. Myśmy przeprowadzali takie badania w momencie, kiedy projektowaliśmy bibliotekę z pasją, bibliotekę dla nastolatków i tam faktycznie przeprowadziliśmy cały ten proces, badając proces badania, kim jest nasz użytkownik, kim jest nasz potencjalny użytkownik, bo to też jest bardzo ważne, żeby wyjść spoza biblioteki i spróbować, chociaż jest to bardzo trudne, poszukać odpowiedzi, dlaczego ludzie, którzy nie chodzą do biblioteki, do niej nie chodzą i co trzeba byłoby zrobić, żeby do niej chodziły. Jest to trudne, ale naprawdę się to opłaca. Widać to na przykładzie chociażby właśnie Biblioteki z Pasją, która funkcjonuje w Gdyni, gdzie trafiliśmy jakby w punkt z usługami dla młodych czytelników, właśnie dlatego, że bardzo dokładnie zbadaliśmy, kim oni są, jakie są ich potrzeby i jak możemy te potrzeby zrealizować. Kiedy już wiemy, kim jest nasz użytkownik, powinniśmy zastanowić się nad drugim pytaniem, który jakby drugą podwaliną marki, czyli określić sobie, co i gdzie tak naprawdę sprzedajemy. Pomyśleć o usługach, które świadczymy dla naszych użytkowników. I tutaj to nie są tylko i wyłącznie usługi związane oczywiście z wizerunkiem, z wypożyczaniem książek, z udostępnianiem, gromadzeniem i opracowywaniem zbiorów, bo w tym wszystkim mieszczą się te wszystkie rzeczy, które robimy dodatkowo. Działalność kulturalna, działalność edukacyjna, którą prowadzimy, ale także coś, co zupełnie odbiega od takiego dawniej tradycyjnego wizerunku biblioteki. Musimy też osadzić naszą bibliotekę, jest to bardzo, bardzo ważne, budując tę markę, musimy tę bibliotekę osadzić w środowisku, w którym ona funkcjonuje. Nie wisimy w próżni. Jesteśmy instytucją, ja to zawsze bardzo podkreślam, instytucją samorządową, która funkcjonuje w określonych warunkach. Otaczają nas określeni ludzie, mamy określonych organizatorów, są inne instytucje kultury świadczące podobne usługi i my musimy właśnie sobie to środowisko bardzo określić, przede wszystkim po to, żeby nie stwarzać niezdrowej konkurencji, żeby współpracować, ale też właśnie spełniać oczekiwania tych wszystkich grup naszych odbiorców. Więc tutaj nawet ważniejsze jest od tego, zanim zaczniemy myśleć o tym, co sprzedajemy w cudzysłowie, czyli jakie są nasze usługi, co robimy, ważniejsze jest to, żeby przy budowaniu marki najpierw określić sobie, gdzie my funkcjonujemy i jak my chcemy w tym środowisku, którym jesteśmy, funkcjonować. Bardzo fajną metodą na to, na badanie oferty jest stworzenie mapy oferty, czyli zastanowienie się nad tym, jakie usługi świadczy biblioteka i potem zestawienie tych usług z tym, przeanalizowanie, które z tych usług są najbardziej atrakcyjne, które powinniśmy kontynuować, oczywiście badając to i szukając odzwierciedlenia w naszych użytkownikach, z czego korzystają albo dlaczego, które usługi pomogłyby nam przyciągnąć nowych użytkowników, które usługi powinniśmy pozostawić na takim samym poziomie, a z których usług powinniśmy zrezygnować. Bo to też ważne jest to, żeby właśnie ta marka, którą sobie ustalimy, była, żeby się jej trzymać, tak? Żeby nie być takim typowym sklepem z mydłem i powidłem, tylko właśnie kreować markę i kreować usługi, które tę markę wspierają w taki sposób, jaki chcemy, a nie w sposób przypadkowy. Kolejnym krokiem jest, tu jestem, będzie tu,
Tak, co wyróżnia nas i naszą ofertę, bo jeżeli wiemy, gdzie się znajdujemy, jakie są jakby okoliczności naszego funkcjonowania, powinniśmy zastanowić się, w jaki sposób my w tej całej społeczności będziemy się wyróżniać. To jest bardzo, bardzo ważne i to jest też dość trudne, ale wydaje mi się, że właśnie że naprawdę warto poświęcić czas na to, żeby zacząć się nad tym zastanawiać, żeby po prostu poświęcić czas na zastanowienie się nad tym, co nas wyróżnia i potem podkreślać to we wszelkiego rodzaju działaniach marketingowych, bo dzięki temu faktycznie ta marka będzie silna. Jesteśmy jako biblioteki najbardziej powszechnymi instytucjami kultury. Jesteśmy instytucjami, które są otwarte na potrzeby i wszystkich właściwie wszystkich osób, wszystkich grup społecznych. I to naprawdę, naprawdę nas wyróżnia, ale my musimy potrafić to sprzedać. Sprzedając to, musimy też się zastanowić. Zaraz momencik, znowu sobie muszę to przewinąć. Musimy się też zastanowić nad tym, jakie korzyści dodatkowe oferujemy naszym odbiorcom, bo tutaj to jest tak, że na przykład, że przy wypożyczeniu książki w bibliotece można wypić kawę. Jeżeli można wypić kawę w bibliotece, jest to naprawdę korzyść dodatkowa, która wydaje mi się jest bardzo fajna dla naszych czytelników. Czy nasza karta do biblioteki jest równocześnie kartą, która pozwala na zdobywanie zniżek do innych, na otrzymywanie zniżek w innych instytucjach kultury. I te wszystkie rzeczy po prostu powinniśmy sobie wspólnie, zespołowo zebrać, żeby jakby opracować to, w jaki sposób tę naszą markę biblioteki będziemy kreować, zanim przystąpimy do jakichkolwiek działań marketingowych. I ostatnim fundamentem marki jest odpowiedź na pytanie, kim tak naprawdę jesteśmy. I tutaj jest takie bardzo fajne ćwiczenie, które ja zawsze wprowadzam, jak robimy sobie szkolenia z rzecznictwa w naszym zespole, czyli rysujemy bibliotekę jako człowieka. I to ćwiczenie pokazuje, to jest tak zwany chiński portret, tak? Czyli gdyby biblioteka była człowiekiem, jaki miałaby charakter, czy byłaby kobietą, czy byłaby mężczyzną, czy może nie miałaby płci, czy byłaby młoda, czy byłaby stara, co lubiłaby jeść. To chodzi o to, żebyśmy sobie uczłowieczyli tę instytucję i to też pokaże nam, może nawet bardziej niż ten pierwsze ćwiczenie, kiedy będziemy sobie określać jakie wartości powinna mieć nasza marka, znaczy jakie wartości chcielibyśmy, żeby prezentowała nasza marka, to ćwiczenie pomoże nam jakby wydobyć te rzeczy, o których być może nie chcielibyśmy powiedzieć sobie wprost, wypunktować, bo to też pokazuje, w jaki sposób tak naprawdę my widzimy naszą instytucję. W trakcie naszych ćwiczeń, kiedy robimy to ćwiczenie, jak gdyby biblioteka była człowiekiem, najczęściej jest ona kobietą, chociaż coraz częściej pojawiają się także mężczyźni biblioteki, co jest już bardzo fajne. Zawsze jest to osoba otwarta, otoczona ludźmi, jest o wielu pasjach, realizująca się w pracy, ma z dużym takim jakby potencjałem ekologicznym, ponieważ jeździ na rowerze, zdrowo się odżywia i to jest to, jak tak naprawdę też widzimy swoje własne, znaczy widzimy swój własny zawód, czyli widzimy siebie w tej bibliotece. A to jak siebie widzimy, jeżeli mamy jakby spójną wizję siebie, wizję naszej pracy, wizję marki, instytucji, w której pracujemy, pozwala nam na pewno na to, żeby tę markę szczerze promować. I właśnie o tym chciałabym teraz powiedzieć, ponieważ kiedy już nawet jeżeli nie chcemy budować prawdziwej strategii marki, bo uważam, że wcale nie jest to konieczne, kiedy sobie jakby sami uświadomimy w zespole bibliotecznym, jaką marką jest nasza biblioteka, to później bardzo, bardzo musimy przestrzegać tego, aby
tej marki biblioteki nie stracić, tak, aby samemu podkreślać to wszystko we wspólnym przekazie, żeby ten przekaz, który dajemy na zewnątrz, był uwspólniony, żeby wszystkie działania, które prowadzimy poza biblioteką, również promowały te wartości, które my chcemy, żeby były promowane, czyli promowały tę naszą markę biblioteki. Oczywiście tutaj dobra marka, silna marka to szczera marka. Nie ma sensu przekonywać się do czegoś, czego nie czujemy, bo tego nie będziemy szczerze promować. Biblioteka to ludzie. To są ludzie, którzy przychodzą do naszej biblioteki, ale to są też przede wszystkim ludzie, którzy w tej bibliotece pracują, więc oni muszą być przekonani do wizji biblioteki takiej, jaką muszą być przygotowani do tej wizji biblioteki, którą my sobie tutaj, którą sobie wypracujemy, dlatego najlepiej wypracowywać ją wspólnie, żeby potem szczerze ją dalej przekazywać i umacniać markę tej biblioteki. Więc te wszystkie działania, które później są prowadzone, działania marketingowe, promocyjne, rzecznicze, zwykłe rozmowy, komunikacja formalna, nieformalna, muszą bardzo, bardzo mocno wspierać budowę tej marki i muszą być spójne z tym, co wypracujemy sobie w tym pojęciu marki. Dlatego właśnie moim zdaniem ważne jest to, żeby poświęcić czas na to, żeby tę markę faktycznie od tych fundamentów spróbować sobie wypracować. I już na zakończenie tej mojej prezentacji, mam nadzieję, że nie była zbyt chaotyczna, chciałam Wam pokazać, jak na przykładzie, bo potem te wartości, które chcemy przekazywać, mówiąc o marce, możemy pokazywać w bardzo różny sposób. To oczywiście może być przekaz, to mogą być media społecznościowe, mogą być bardzo różnorodne narzędzia do tego wykorzystywane, grafika i tak dalej. A ja chciałam Wam pokazać, jak można te wartości pokazywać w samych budynkach biblioteki i z tym w infrastrukturze biblioteki i z tym, co jest związane. Biblioteka Gdynia opiera się na takich wartościach, jak na przykład dostępność. I tutaj mamy, Biblioteka Gdynia jest dostępna. Tą dostępność może obracować na przykład ten książkomat, który pozwala wypożyczać książki poza godzinami zamknięcia biblioteki, więc na pewno jest w jakimś tam sensie ułatwieniem dostępności do biblioteki. Oczywiście tą dostępność rozumiemy dużo szerzej, natomiast ja tutaj chciałam pokazać taki przykład, żeby jakby zobrazować to, co do tej pory starałam się Wam powiedzieć. Biblioteka Gdynia jest różnorodna, więc tutaj są naprawdę bardzo różnorodne wnętrza naszej biblioteki, jest różnorodna oferta, jak widać można grać na instrumentach, można się bawić na placu zabaw, można skorzystać z sali, zorganizować własne spotkanie bądź wziąć udział w spotkaniu autorskim. Biblioteka Gdynia, kolejną wartość, którą mamy, którą się podpieramy, to nowoczesność. Tutaj akurat jest przykład Memory Labu, czyli miejsca, gdzie ta nowoczesność styka się z przeszłością, bo jest to miejsce do digitalizacji wszelkiego rodzaju dokumentów, które oczywiście bezpłatnie udostępniamy naszym czytelnikom. Zastanawiałam się, jak zobrazować to, że Biblioteka Gdynia jest otwarta. Dałam tutaj zdjęcie z otwarcia jednej z naszych filii, ale filii dość dla nas ważnej, ponieważ jest to pierwsza filia biblioteki, Biblioteka Chylonia, która funkcjonuje w domu sąsiedzkim, gdzie jesteśmy naprawdę otwarci na potrzeby środowiska, na różnorodne potrzeby środowiska i jesteśmy też bardzo, bardzo otwarci na współpracę z innymi instytucjami, które funkcjonują w naszym mieście. No i coś takiego jak tożsamość miejska, czyli gdyńskość. Biblioteka Gdynia bardzo, bardzo wykorzystuje potencjał miejsca. Tutaj mamy chociażby tą naszą przystań książki, czyli letnią czytelnią funkcjonującą na plaży na miejskiej plaży w Gdyni przez całe wakacje, gdzie przychodzi mnóstwo osób i to też bardzo, bardzo pomaga nam budować markę, ponieważ te miejsce odwiedzają osoby, które niekoniecznie przychodzą do naszych budynków. I na sam koniec chciałam pokazać Wam film,
który pokazuje również, w jaki sposób można markę budować za pomocą mediów społecznościowych. Tutaj jest akurat, jest to YouTube i jest to film na temat działalności jednej z bibliotek, którą naprawdę kiedyś bardzo, bardzo chciałabym odwiedzić i która jest, wydaje mi się, moim zdaniem jest mistrzem w marketingu bibliotecznym, czyli Biblioteki Nowojorskiej. Także zapraszam do obejrzenia filmu. The New York Public Library provides free English language instruction for thousands of immigrant New Yorkers each year, providing them with the skills needed to advance in school and work and participate in civil society. There are immigrants from all over the world, and they've come here for new opportunities, for better jobs, to help their children in their education, and to access those opportunities, they need English. I want to find a better job. You know, now I work with the chef. I want something better for my life. I went here in the library to take English class. It's free and it's good. We learn how to write, we learn how to read, and we learn how to speak with each other. Sometimes we remain hidden alone, and I am not scared because now I speak a little bit English. When I go to the doctor, for example, I understand the doctor. I don't need the interpreter. In addition to formal language instruction, the library provides free electives, such as U.S. citizenship classes and English conversation groups, to respond to the enormous demand for these services. With your generous support, the library will continue to provide immigrant New Yorkers with the free language instruction and resources they need to build a brighter future for themselves and their families. Film w bardzo ładny i prosty sposób i też tani sposób, bo nakręcenie takiego filmu i zmontowanie go obecnie nie jest ani kosztowne, bo można po prostu zrobić to samemu. Pokazuje, w jaki sposób Biblioteka Nowojorska angażuje się w asymilację osób imigrantów w Nowym Jorku i jest to jedno z działań tej biblioteki, które właśnie zostało w ten sposób pokazane, które bardzo, bardzo buduje jej markę jako instytucji niezwykle potrzebnej i odpowiadającej na potrzeby osób, które w tym mieście mieszkają. Także to już jest wszystko, co chciałam powiedzieć. Mam nadzieję, że nie było to bardzo chaotyczne, bo temat jest bardzo szeroki i można byłoby długo o tym mówić. A teraz chętnie odpowiem na pytania, jeżeli takie są. Ja pojawiam się teraz z powrotem. Dziękuję, Natalia, za prezentację. Ten film faktycznie jakby był poruszający, bo on nie dość, że mówił o ludziach i o ofercie biblioteki, to też mówił o odpowiadaniu przez tą ofertę na potrzeby. Takie potrzeby często pewnie też nie użytkowników, bo domyślam się, że w Stanach Zjednoczonych, tak jak w Polsce, być może biblioteka nie jest zawsze pierwszym miejscem, do którego ludzie trafiają, ale jak już tam trafią, to tam zostają. I na pewno z pewnością ci, którzy wystąpili w tym filmie, znaleźli tam swoją przestrzeń. Ja zapraszam teraz Państwa do zadawania pytań. Te pytania się już pojawiają na czacie. Ja za chwilę odczytam te, które już się pojawiły. Natomiast wkleję jeszcze wcześniej link do tego filmu, który przed chwilą wyświetliliśmy, dlatego że można go sobie również obejrzeć z polskimi napisami, więc na spokojnie, żeby zrozumieć, o czym była mowa w nim, można to zrobić po webinarium. Ja pokazuję w takim razie już jedno z pytań, które padło jedno z ostatnich. Czy książkomat obsługuje tylko jedną filię?
Tak, książkomat obsługuje tylko jedną filię, tą filię, przy której stoi, czyli Bibliotekę Śródmieście. Natomiast można korzystać z niego jako z miejsca do wypożyczania książek, czyli można tam odbierać zamówione książki, ale można również oddać. I dzieje się tak, szczególnie w wakacje, że ta funkcja oddawania jest dużo bardziej wykorzystywana, ponieważ biblioteki wtedy są czynne w innych godzinach i również oddają nam tam książki, oddają nam tam ludzie książki z innych filii, które oczywiście przyjmujemy. To w takim razie teraz jedno z pytań, które padło jako pierwsze. Jak rozumieć działania rzecznicze, bo o nich Natalia wspominałaś w trakcie. Tak, działania rzecznicze, czyli no, to jest cały proces rzecznictwo dla bibliotek, cały projekt, który zresztą był organizowany i realizowany przez fundację. Tutaj mi chodziło przede wszystkim o to, żeby pamiętać o tym, że są to działania, które pokazują bibliotekę przez pryzmat korzyści jej użytkowników. I są one przede wszystkim skierowane do samorządów, do organizatorów, bo mają wpływać na to, żeby można było wypracowywać korzystne rozwiązania dla użytkowników, które również przynoszą oczywiście korzyść biblioteki. Tu chodzi po prostu o to, żeby się przestawić w myśleniu, że nie myślimy o bibliotece, znaczy nie myślimy o tym, co chcemy zrobić przez pryzmat biblioteki, tylko myślimy, wchodzimy w buty naszych czytelników i myślimy, co biblioteka może zrobić dla naszych czytelników. I to są te wszelkiego rodzaju kampanie, to są oczywiście również rzeczy związane z promocją, ale odróżnia je od takiej promocji to, że nie promujemy instytucji, tylko staramy się promować rzeczy, które pokazując korzyść dla czytelnika, korzyść z ich realizacji dla czytelnika. O tak, mam nadzieję, że dość dobrze to wytłumaczyłam. Naprawdę to jest fajny, bardzo fajny projekt, bardzo fajne szkolenie i warto je sobie w bibliotekach robić, bo ono zmienia sposób myślenia w bibliotece. To ja tylko dodam, być może to jest będzie również jakaś pomoc dla Państwa, że FRSI kiedyś przeprowadziło taki projekt, z którego powstała też publikacja i ja wklejam w tej chwili link do tej publikacji, bo to ona mówi o tym, jakby czym jest rzecznictwo i jak prowadzić rzecznictwo w bibliotece, więc gdyby Państwo byli zainteresowani, to tutaj zasób, którym możemy się podzielić. I pokazuję szybko kolejne pytania, bo tych pytań się pojawia coraz więcej. A pytanie brzmi, jak budujecie jednomyślność marki wśród pracowników? To jest tak, że przede wszystkim nie wymyśliła tej marki kadra zarządzająca, tylko w ogóle strategię biblioteki, w tym także to, jaka będzie marka tej biblioteki, opracowaliśmy na wspólnych warsztatach, w których brali udział pracownicy biblioteki. Oczywiście nie wszyscy, natomiast były to osoby, które po prostu chciały pracować, bo była to propozycja skierowana do zespołu całego. No i staramy się i przez to, że ta marka nie wyszła jakby z góry i te wszystkie rzeczy, o których ja mówiłam, nie wyszły z góry, tylko jest to nasza wspólna praca, ta praca zespołowa, wydaje mi się, że to bardzo pomaga w tym, że jednak wszyscy bądź zdecydowana większość identyfikują się z tym, co robimy. Zresztą mamy taką metodę pracy w bibliotece, że staramy się bardzo dużo rzeczy robić pracując zespołowo i są to zespoły, które nie są zorganizowane w jednym dziale, tylko właśnie są to zespoły zadaniowe, składające się z mnóstwa różnych, znaczy z różnych osób. Tak na przykład opracowywaliśmy awans zawodowy, że też były różne osoby, które w tym uczestniczyły i wydaje mi się, że to jest właśnie sposób na to, żeby jednak ta jednomyślność w zespole była jak najbardziej zachowana. Bo to wcale nie jest tak, że wszyscy myślimy tak samo. Natomiast staramy się znaleźć wspólne zdanie i jak się już przekonujemy do tego, no to idziemy wszyscy razem w tym samym kierunku. Bardzo dziękuję. Pojawiły się dwa pytania dotyczące profilu na Facebooku biblioteki. Pierwsze z nich było, czy biblioteka ma jeden profil, czy każda filia osobno. I ewidentnie, Natalia, ktoś z pracowników twojej biblioteki tak. również jest z nami na czacie, bo już odpowiedział na to pytanie, że macie tylko jeden profil tak. na Facebooku. Ale w takim razie jakby publikuję od razu drugie pytanie, które też jest z tym związane.
Czy prowadzeniem profilu na Facebooku zajmuje się dział promocji, czy macie Państwo określony content? Prowadzeniem profilu na Facebooku zajmuje się dział marketingu i promocji literatury. I tam dziewczyny jakby mają swoje wewnętrzne wytyczne, w jaki sposób prowadzą ten profil. Natomiast oczywiście jest problem z tym, że ponieważ mamy jeden profil i nie chcemy tworzyć, no nie chcemy po prostu tracić tego impetu, który mamy dzięki temu, że mamy skupionego Facebooka na jednym profilu, a nie na 20 profilach filii. Jest problem z tym, żeby wszystkie materiały były zamieszczane, znaczy żeby filie, żeby zamieszczać wszystkie informacje na temat wydarzeń, ale dzięki temu, że się szkolimy w tym Facebooku, to znaczy dziewczyny przede wszystkim z marketingu się szkolą w Facebooku, wiemy, że no nie ma sensu zamieszczać wydarzeniówki, więc staramy się, żeby ten content, który jest tam zamieszczany, dotyczył jakby właśnie marki biblioteki, a niekoniecznie rzeczy, które dzieją się w bibliotece. O tak. Dzięki. Kolejne pytanie brzmi, jak często weryfikujecie podjęte działanie i oceniacie, czy iść w nie dalej? Jesteś, Natalio, z nami? Jestem, tak. Przepraszam bardzo. Przynajmniej raz w roku. Przynajmniej raz w roku staramy się dzięki temu, że no, mamy strategię, z którą się chyba w dużej stopniu identyfikujemy, ale oczywiście ona ewoluuje. Staramy się robić taki plan i potem też jakby weryfikować to, co się nam udało zrobić i zastanawiamy się, w którym kierunku te poszczególne działania rozwijać. Więc to jest, myślę, że tak globalnie to raz w roku, natomiast jak robią to poszczególne zespoły, to szczerze mówiąc nie wiem, bo wydaje mi się, że no, mamy tutaj pewną taką dowolność i chodzi nam o ten wspólny wynik, więc myślę sobie, że o takie drobniejsze, znaczy kawałki tych zadań weryfikowane są na bieżąco. Pan Jacek pyta o jeden z projektów, które realizujecie i pisze, zaciekawił mnie pomysł Memory Lab w Gdyni. Czy faktycznie jest zainteresowanie użytkowników? Jest bardzo duże zainteresowanie, dlatego że można tam sobie przegrać, no nie tylko zeskanować dokumenty czy zdjęcia, ale właśnie przegrać kasetę wideo czy kasetę magnetofonową i osoby i nasi czytelnicy bardzo chętnie z tego korzystają, bo mają różnego rodzaju materiały, których no tak szczerze mówiąc nawet w tej chwili nie ma gdzie odtworzyć, bo teraz to już nawet niektóre komputery nie odtwarzają zwykłych płyt CD, a co dopiero mówić tutaj o jakichś odtwarzaczach wideo. Więc jest to miejsce, z którego korzystają nasi czytelnicy. Robiliśmy też na początku, zachęcając naszych czytelników i w ogóle mieszkańców Gdyni do korzystania z tego, takie warsztaty na temat tego, jak działa ten Memory Lab, ale okazuje się, że nie jest to bardzo potrzebne, dlatego że sama usługa jest na tyle potrzebna, że nie wymaga bardzo dużej promocji i zachęcania do tego, żeby ludzie z niej korzystali. Bo to wszystko można zrobić samemu. Pojawiło się jeszcze jedno pytanie dotyczące promocji, jak rozumiem tego, co mówiłaś o wykorzystywaniu Facebooka. W takim razie, jak robić wydarzenie w poszczególnych filiach, brzmi to pytanie. O, i to jest ten moment niespodziewany, kiedy nasz ekspert znika z eteru. Ewidentnie Natalia ma jakiś problem z łączem internetowym, ponieważ całkowicie wypadła z pokoju webinaryjnego. Zaraz spróbujemy ją przywrócić. Natalio, czy jesteś z nami? Halo, halo. Jesteś? Tak. My jesteśmy. Pytanie, czy ty jesteś? Coś tutaj spróbuję, też kamerę wyłączyła. Tak, cudownie, widać cię również i słychać. Tak, więc ja was słyszałam, ale po prostu jakby no, wyrzuciła mnie z obrazu, więc już jestem. W jaki sposób reklamujemy wydarzenia na poszczególnych filiach? Jeżeli mam odpowiadać na to pytanie, to szybko
przez stronę internetową, robimy zbiorczą ulotkę dotyczącą wydarzeń, które się dzieją w ciągu całego miesiąca. Oczywiście reklamujemy to przez portale, które są dostępne, takie jak Trójmiasto, jak portal gdynia.pl, w zależności od tego, jakie to są wydarzenia. Bardzo, bardzo, bardzo szeroko. Robimy też plakaty. Czasem, jak są to większe wydarzenia, korzystamy na przykład z miejsca, które mamy w ZKM-ie. Staramy się to robić jak najszerzej. Nie bazujemy absolutnie na Facebooku. Po prostu tego się nie da. Robimy za dużo wydarzeń, żeby ten Facebook byłby wtedy całkowicie zawalony wydarzeniami i, że tak brzydko powiem, stracilibyśmy zasięgi. Bardzo Ci dziękuję. Zachęcam jeszcze Państwa do zadawania pytań, bo mamy jeszcze 5 minut na webinarium. Jedno z pytań, które się pojawiło, dotyczy tego, czy webinarium będzie dostępne do późniejszego odtworzenia. Tak, mówiłam o tym na samym początku, że to webinarium, jak również każde nagrywane w ramach miesięcy tematycznych z labi.pl, jest nagrywane i będzie umieszczone na kanale YouTube i link do tego nagrania oczywiście Państwu przekażemy zarówno za pośrednictwem portalu Labib, jak i Facebooka prowadzonego przez labib.pl, jak i strony biblioteki.org. Więc jak najbardziej zachęcamy do śledzenia i do przekazywania informacji dalej. Patrzę, czy pojawiło się na czacie jeszcze kolejne pytanie. Pojawiły się komentarze. Natalia, komentarz do Ciebie, że Pani Martyna, dziękuję Ci za odpowiedź i utwierdziła się ją w pewnym przekonaniu. Cieszę. Jest kolejne pytanie, czy możemy usłyszeć coś więcej na temat projektu Książka na plaży? O, to jest pytanie, które już poświęcam. Tak, to jest projekt, który realizujemy od 4 albo nawet już i 5 lat. Mamy dzięki współpracy z Gdyńskim Centrum Sportu, ponieważ Gdyńskie Centrum Sportu jest jakby zarządza Gdyńską Plażą Miejską i mamy tam swoje miejsce, na którym rozstawiamy letnią czytelnię. Są to po prostu takie półki zrobione samodzielnie z koszy na jabłka, gdzie mamy książki. Nie wypożyczamy tam książek, tylko jest to book crossing, więc można z tej książki skorzystać, można sobie wziąć ją, więc nie ma tutaj absolutnie żadnych kart bibliotecznych ani niczego, bo tutaj widzę, że jest takie pytanie. Działamy na zasadzie book crossingu, ponieważ takie tradycyjne wypożyczanie byłoby niemożliwe. Jesteśmy tam przez 7 dni w tygodniu, przez całe wakacje od 10 do 18 i oprócz tego, że są tam książki i leżaki, parasole, organizujemy różnego rodzaju wydarzenia. W tym roku tych wydarzeń było bardzo dużo, ponieważ mieliśmy dofinansowanie z ministerstwa do tego projektu i mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby organizować tam naprawdę fajne spotkania autorskie, były stand-upy, były koncerty na plaży, były teatrzyki dla dzieci. Oprócz tego mamy tam, zatrudniamy tak zwanych pracowników sezonowych, czyli studentów, którzy obsługują jakby to całe stoisko i prowadzą tam też różnego rodzaju animacje i zajęcia. Były tatuaże biblioteczne, mieliśmy na przykład tatuaże z cytatami z książek. W tym roku robiliśmy warkoczyki, więc wszystko to, co kojarzy się z takim letnim wypoczynkiem na plaży. Takim dopełnieniem tego projektu jest bibliorower, który jeździ po bulwarze w Gdyni, z którego również można sobie brać książki. Oczywiście ten crossing działa tak, jak powinien, czyli ludzie też tam przynoszą książki i naprawdę przyzwyczajają się do tego, przychodzą tam odpoczywać, czytać książki. Mamy nawet takie sytuacje, że była taka sytuacja w tym roku, że jedna pani mówiła, że przecież te leżaki powinny być dostępne tylko dla osób, które czytają książki, a nie dla tych, którzy tu przychodzą się spalać. No ale nie jesteśmy tak restrykcyjni i naprawdę, jeżeli ktoś nie chce czytać, to nie musi w naszej bibliotece na plaży. I widziałam jeszcze jedno pytanie dotyczące identyfikacji wizualnej. Tu Kasia Marchwica pyta, tak, wszystkie filie mają spójną identyfikację wizualną. Wszyscy nazywamy się na zewnątrz Biblioteką Gdynia, a w środku są nazwy własne filii pochodzące od dzielnic i staramy się te identyfikacje na bieżąco ujednolicać, bo 2 lata temu zmieniliśmy logo, więc jest to proces, nie mamy tyle pieniędzy, żeby zmienić identyfikację na filiach wszystkich naraz, natomiast na bieżąco staramy się to robić tak, żeby te filie miały tę identyfikację taką samą.
Jeszcze publikuję jeszcze jedno pytanie. Czy lepiej korzystać z Facebooka czy Instagrama w promocji biblioteki? Nie jestem ekspertem w tej sprawie, bo już trochę z tego wypadłam. Podobno Instagram jest bardziej fancy. I jest bardziej, Facebook jest bardziej do kontentu, Instagram jest, no, tak jak samo narzędzie, bardziej do prezentowania pięknych zdjęć, ale tutaj myślę sobie, że tu naprawdę trzeba byłoby mieć jakiegoś specjalistę do już tych mediów społecznościowych. Ja nie jestem w stanie, ja uważam, że powinno być i to, i to. Padło jeszcze jedno pytanie, tak naprawdę dotyczące poprzedniego webinarium. Ja zaraz na nie odpowiem. Przeszukuję jeszcze tylko czat z taką nadzieją, że jeszcze pojawiło się tu jakieś webinarium. Pojawiło się pytanie, czy webinar będzie gdzieś później dostępny. Tak jak wspominałam, tak, webinary ja nagrywamy i umieszczamy na YouTubie i podajemy Państwu linki do tego, do tych nagrań, więc można w dowolnym późniejszym momencie je obejrzeć. Czytam. Dużo tutaj się pojawiło komentarzy dotyczącego waszego projektu Biblioteki na plaży oraz pomysłów na to, że można by z tego zrobić jakby temat na kolejne webinarium, więc rzucam tą przynętę. Bardzo chętnie opowiemy o tym na pewno. Dobrze, i w takim razie, skoro nie ma już kolejnych pytań do Natalii, to ja odpowiadam na pytanie, czy ktoś mógłby przesłać link do poprzedniego webinarium. Nie wiem, o które poprzednie webinarium dokładnie pani pyta. W ramach miesięcy tematycznych w styczniu odbyły się dwa webinaria. Jedno prowadzone przez Szymona Wołowskiego i poświęcone takiej aplikacji, jaką jest Microsoft Teams, służącej do zarządzania projektem i współpracy osób online. I to webinarium już jest opublikowane i dostęp do niego jest z portalu Labib. Natomiast webinarium, które poprowadził Karol Baranowski, które było poświęcone bezpłatnym narzędziom Google, jest jeszcze w produkcji. W związku z tym ono się wkrótce pojawi. Proszę się nie bać, jak tylko będzie gotowe, to o nim opowiemy. Tak, to mam takie potwierdzenie, że to chodziło o narzędzia Google. Więc tak jak mówię, to link do tego webinarium wkrótce się pojawi, dogrywamy tam krótkie filmiki instruktażowe, aby ono było jak najbardziej wartościowe, ponieważ w trakcie samego nagrania mieliśmy pewne problemy techniczne, więc nie wszyscy Państwo mogli w nim w pełny sposób uczestniczyć. Dobrze, to Natalia, bardzo Ci dziękuję za to webinarium. Minęła godzina 12 i wydaje mi się, że tak naprawdę na koniec to jest jeszcze dobra okazja, żeby zaprosić Państwa na kolejne webinarium, które w ramach lutowego miesiąca tematycznego odbędzie się 27 lutego i tutaj przekazujemy już tą informację o godzinie 11. Zaproszenie do rejestracji na to webinarium pojawi się dzisiaj na portalu Labib, ale już teraz Państwa serdecznie na nie zapraszam. Prowadzącą to webinarium będzie Anna Rutkowska, kierowniczka działu promocji Biblioteki Publicznej w Szczecinie. I nieustannie zapraszam Państwa oczywiście na portal Labib. Z jednej strony do czytania tych artykułów i scenariuszy, które już się tam znajdują, ale również do dzielenia się Państwa doświadczeniami. A w lutym w szczególności tymi doświadczeniami właśnie związanymi z promocją biblioteki, z marką biblioteki, z tym, jak to Państwo u siebie robią. Być może, Natalia, udałoby się zaprosić również pracowników Biblioteki Gdynia do podzielenia się różnymi konkretnymi pomysłami na działanie promocyjne. Zaproponuję, myślę, że bardzo chętnie się podzielą. I jeżeli mogę, to ja też bardzo, bardzo dziękuję za to, że mogłam tutaj być i powiedzieć te kilka słów i moich przemyśleń na temat marki. Mam nadzieję, że były przydatne i że skorzystacie z tego wszyscy Państwo albo chociaż część. I bardzo, naprawdę bardzo dziękuję, miło, miło. Bardzo dziękujemy. Pozostajemy ze sobą w kontakcie za pośrednictwem portalu Labib, ale nie tylko, tam również Natalię można znaleźć. Ja, tak jak już powiedziałam, zapraszam 27 lutego na kolejne webinarium, a tymczasem Państwu również bardzo dziękuję. Do usłyszenia i do zobaczenia. Do usłyszenia.